będzie szybko. Ramy tego wystąpienia nie pozwalają na przedstawienie pełniejszego obrazu historii Szkoły Urszulek w Gdyni, ale to będzie może możliwe w zaplanowanym artykule. Urszulatki prowadziły szkołę w Gdyni w latach 1931-62 z przerwą wojenną. Placówka ta działała tylko 8 lat przed wojną i 17 lat po zakończeniu, czyli do czasu likwidacji przez władze komunistyczne. Rozwijała się wraz z powstającym miastem i współtworzyła chrześcijańską kulturę nadmorskiego centrum portowego, zdobywając zaufanie społeczeństwa. Zapisała się również w sercach byłych wychowanek, które twierdzą, że wiele jej zawdzięczają. Urszulańska szkoła w Gdyni, wychowująca w duchu katolickim młodzież, miała na celu przygotowanie dziewcząt do świadomego i w pełni wolnego wyboru poznanych prawd i wartości oraz odpowiedzialnego podejmowania zadań społecznych. Zarówno w okresie przedwojennym, jak i po II wojnie światowej urszulanki rozpoczynały swą misję nauczycielsko-pedagogiczną w trudnych warunkach materialnych, lecz z ogromnym entuzjazmem. W działalności apostolskiej czerpały moc z charyzmatu świętej Anieli Merici, założycielki zakonu. Jednym z aspektów tego charyzmatu jest dawanie stale nowej odpowiedzi na potrzeby czasu, na potrzeby Kościoła, społeczeństwa i ojczyzny. Myśl o założeniu klasztoru urszulańskiego nad morzem powstał w połowie 1930 roku. Urszulanki początkowo planowały założyć dom wypoczynkowy dla chorych sióstr, ale gdy przybyły, zorientowały się w trudnej sytuacji szkolnictwa w mieście. Spotkały się z serdecznym przyjęciem ze strony władz miejskich biskupa Stanisława Okoniewskiego oraz proboszcza gdyńskiego księdza Teodora Tuszyńskiego. Usilnie proszono urszulanki o założenie szkoły dla dziewcząt. Urszulanki, które przybyły na tereny polskie w 1857, znane były już ze swych zakładów naukowo-wychowawczych prowadzonych w duchu polskim i katolickim. Tutaj jest mapa, która przedstawia szkolnictwo urszulańskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Sprawa założenia szkoły w Gdyni okazała się pilna. Z początkiem 1931 roku urszulanki zdecydowały się na zakup niewykończonej jeszcze podwójnej kamienicy czynszowej pod lasem. Gmach, który nabyły jako pomieszczenie tymczasowe, wymagał poważnych adaptacji na cele szkolne. Paradoksem jest fakt, że ten urszulański gmach, który zakupiony w 1931 roku jako pomieszczenie tymczasowe, prowizoryczne do czasu wybudowania właściwej szkoły, po wojnie w opinii wizytatorów okazał się jednym z najlepiej utrzymanych i wyposażonych nie tylko na terenie miasta, ale i wybrzeża. Wynikało to stąd, że w latach 40., 50., a także 60. inne licea gdyńskie borykały się jeszcze z większymi trudniejszymi warunkami. Szkoła urszulanek w Gdyni była dowodem dynamizmu urszulanek polskich i otwartości na potrzeby kraju, a także świadectwem umiłowania misji wychowawczo-naukowej. W roku 1931 urszulanki obejmowały równocześnie trzy nowe szkoły w Gdyni, Kościerzynie i Włocławku. Matka Cecylia Łubieńska, przełożona generalna polskich urszulanek, po wizytacji szkoły gdyńskiej w 1935 roku napisała w swym memoriale: tak jak wszyscy i razem ze wszystkimi budujemy Gdynię, stwarzamy nowe centrum polskiej i europejskiej kultury. Wielki to zaszczyt dla nas, że dopuszczone jesteśmy do współpracy w odbudowywaniu ojczyzny. Dlatego jak tempo całego życia gdyńskiego, tak i tempo serc naszych polskich pulsuje tutaj żywiej
i radośniej, dodając otuchy i energii słabym skądinąd siłą naszą. Szkoła Gdyńska przejęła ducha i doświadczenia szkół uszulańskich, stawiających na pierwszym miejscu wychowanie religijne i patriotyczne. Równocześnie starała się przejąć to wszystko, co dobre i postępowe z dorobku ówczesnej szkoły polskiej. Młodzież swoim składem społecznym doskonale odzwierciedlała ówczesne społeczeństwo Gdyni, którego 86% stanowiła ludność napływowa. W szkole urszulańskiej uczyły się dzieci urzędników, inżynierów, robotników portowych ściągających do Gdyni w poszukiwaniu pracy przy budowie polskiego portu i miasta. Wśród uczennic były też córki miejscowych Kaszubów i Rybaków z okolicznych miejscowości. O mieszance ludności Gdyni można się przekonać, przeglądając katalogi gimnazjum urszulańskiego. Miejscowości urodzenia uczennic rozrzucone są po całej Polsce, a nawet poza jej granicami. Fakt ten stwarzał trudności wychowawcze w pierwszych latach organizowania szkoły ze względu na różny poziom wiadomości i wychowania. W następnych latach wysiłki uszulańskiego grona przynosiły pozytywne rezultaty, a zakładane z biegiem czasu organizacje szkolne zbliżały do siebie i zżywały uczennice w zbiorowym działaniu oraz pobudzały ich własną pomysłowość i inicjatywę. Przegląd wpisów do szkoły w okresie przedwojennym daje również obraz jej dynamicznego rozwoju. W pierwszym roku istnienia szkoły naukę popierało 152 uczennice, natomiast w roku 1939 blisko 400. Wyjątkowość szkoły, takiej jak Gimnazjum Sióstr Urszulanek, nie tylko w Gdyni, ale również na Wybrzeżu, sprawiała, że uczennice były dumne z przynależności do niej i na ogół świadome konsekwencji moralnych płynących z tego faktu. Jednym z ważnych elementów systemu wychowawczego w II Rzeczpospolitej były organizacje szkolne. Wszystkie starały się o bogaty i atrakcyjny program, aby skutecznie realizować wychowanie w zespole. Największą popularnością wśród młodzieży gimnazjum i liceum cieszyły się Sodalicja Mariańska i harcerstwo. Oddziaływały one dość trwale na styl życia swych członków, między innymi z powodu konsekwentnych wymagań samowychowawczych. Hasło Bóg, honor i ojczyzna miało dla nas prawdziwą treść, której starałyśmy się jakoś sprostać i wprowadzić w czyn, wspominają uczennice urszulańskiej szkoły. Wraz z rozpoczęciem II wojny światowej urszulanki były zmuszone opuścić Gdynię, a ich gmach hitlerowcy w ich gmachu hitlerowcy zorganizowali szkołę niemiecką. Natychmiast po zakończeniu działań wojennych od pierwszych dni kwietnia 1945 roku rozpoczął się nowy okres rozwoju Gdyni. Rozpoczęto od tego, co najważniejsze, od organizowania nauki w szkołach. Od razu zgłosiło się do urszulanek około 200 uczennic, a każdego dnia zgłaszały się następne, w miarę jak przybywali nowi mieszkańcy Gdyni. Oczywiście kres wojny nie przyniósł Polsce pełni wolności. Znalazła się ona w strefie wpływów komunistycznego Związku Radzieckiego. Władze komunistyczne uważały walkę z religią za jedno ze swoich naczelnych zadań. Szkoła miała być instytucją polityczną. Władze komunistyczne postanowiły w związku z tym ograniczyć do minimum działalność apostolską Kościoła, a zwłaszcza jego wpływ na wychowanie młodego pokolenia.
W rezultacie już od 1949 roku wizytatorzy stwierdzali, że szkoła Urszulanek nie spełnia podstawowego zadania, jakim jest socjalistyczna jedność nauczania i wychowania. Tutaj są jeszcze zdjęcia z działalności szkoły. Wizytatorzy właśnie już od 1949 roku nie potrafili dopatrzyć się w szkole jakichkolwiek pozytywnych stron. Raziła ich nawet nadmierna czystość gmachu. Chodziło im przede wszystkim o treści wychowawcze przekazywane przez szkołę. Jedna z wizytatorek w 1953 roku w swym sprawozdaniu stwierdziła, że urszulański zakład przypomina jej Chiny za murem. Mówiła: patrzą siostry na tę szkołę oczyma sprzed lat. Tymczasem trzeba wyjść za ten mur i nadążać za życiem. Ale trzeba zerwać z metodą wychowywania panienek, bo takie dziewczęta są nam niepotrzebne. Trzeba wychowywać dla życia, dla pracy. Tak to umiały się włączyć w plan sześcioletni i spełnić swój obowiązek jako żony pracowników. Szkoła nie wychowuje budowniczych socjalizmu. Dziewczęta klepią formułki socjalistyczne, ale nie ma tam uczucia. One tak nie myślą. Wizytatorzy z niezadowoleniem podkreślali, że w planach wychowawczych brak było problemów takich jak walka klas, czujność partyjna, wychowanie do przyjaźni polsko-radzieckiej, budzenie nienawiści do wszelkiego ucisku. Twierdzili, że uczennice są izolowane od zagadnień, którymi żyje społeczeństwo, a zasadniczą wadą szkoły był brak politycznego kierownictwa, jakim mogła być jedynie organizacja ZNP. Mimo wysiłków dyrekcji i grona o stałe podnoszenie poziomu wiedzy uczennic, w czerwcu 1954 roku kuratorium cofnęło szkole Urszulanek zezwolenie na nabór do klasy 8, zakładając stopniową likwidację szkoły. Od 1954 roku szkoła nie otrzymała również uprawnień szkół państwowych. Uczennice zdawały więc maturę eksternistyczną ze wszystkich przedmiotów przed komisją specjalistów. Lata te wymagały wyjątkowej siły charakteru i wiele heroizmu ze strony wszystkich, którzy zdecydowali się w szkole pozostać, zarówno uczennic, jak i świeckich nauczycieli. Za ironię losu można uznać, że podstawę prawną likwidacji dawała przedwojenna ustawa z 1932 roku o prywatnych szkołach i zakładach naukowych, która w artykule 4 mówiła: szkoła może być zamknięta, o ile nauczanie lub wychowanie młodzieży odbywa się w duchu nielojalnym dla państwa. Względnie szkoła nie przeciwdziała skutecznie szkodliwym pod względem wychowawczym wpływom na młodzież. Zanim przedstawicieli kuratorium niewypełnienie przez dyrekcję szkoły obowiązku założenia organizacji młodzieżowej ZNP oraz nierealizowanie w szkole programów nauczania zgodnie z materialistycznymi założeniami ideowymi było wystarczającym powodem do zamknięcia urszulańskiego zakładu w 1962 roku i z likwidacją miało być połączone przejęcie gmachu na cele oświatowo-wychowawcze. W ogóle w 1962 roku został zamknięty proces likwidacji szkolnictwa katolickiego w Polsce. Wszystkie urszulańskie szkoły zostały zlikwidowane oprócz wrocławskiej szkoły, po to, żeby pokazać, w ogóle 10 szkół katolickich zostało w całej Polsce w takim celu propagandowym, żeby pokazać, że Kościół w Polsce jest wolny i że mamy w Polsce katolickie szkolnictwo. Dziękuję bardzo.